Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, no i lecimy z gierką. Dobra widzowie, wylądowaliśmy, mamy gościa koło nas, którym trzeba będzie się tutaj pobawić trochę. Dobra, jest jeden frag na koncie, ale się przestraszyłem trochę, powiem wam szczerze. Bo chciałem tą pompę ładować, a on już się na blisko wystawił nam tutaj delikatnie, nie? Więc było blisko fikołka. Ale udało nam się to jakoś zrobić. Dobra, więc jesteśmy na Miramarze. Na Miramarze dawno nie graliśmy. Także coś ugrać więcej, więc mamy okazję. Mamy na wejście SRR, więc będzie z czego tutaj przysnajpić. Ale też ludzie, ciekawostka, czy to był tylko jeden gość tutaj, czy zaraz jeszcze kogoś tam spotkamy po drugiej stronie, nie? Bo coś za szybko on mi tutaj się pojawił, a wiem, że po drugiej stronie ktoś też był. Ktoś też był, ktoś też lądował. Tłumik na pistolet. Gdzieś jest taka misja, że właśnie, żeby mieć wszystko na tłumiku. W tym PUBG-u, więc... Spróbuję te tłumiki zebrać. Znaczy achievement w PUBG-u. Ja mam większość achievementów tutaj, brakuje mi dwóch bodajże, nie? Tych steamowych. I właśnie jeden to jest taki, że trzeba mieć wszystko na tłumiku. A drugi to nawet nie wiem, więc też trzeba jakieś 100% zrobić z tej gierki. Dobra, skop dwójka, gość to był ten chyba, najprawdopodobniej podniósł szybko tego UMP-ka i chciał mnie dojechać. No ale mu się nie udało, więc go pistoletem tutaj sobie kropnęliśmy. El Pistoleros, moi drodzy. Weźmy, załadujmy sobie, a mam załadowane w sumie strzykawkę, więc mi się życie zaraz powinno odnowić. Strefa nie najgorsza, jesteśmy w miejscu nie najlepszym, bo to jest taka średnia ta miejscowa trochę, w której sobie aktualnie działamy. Dlatego trzeba tutaj szybko coś przelucić, coś podnieść takiego, wiecie, żeby było z czego strzelić. Mamy tego UMP-ka niby, nie, ale UMP-ek to... Wiecie, no nie na dłuższą metę, no szybko może być, no o, Vintores. Kiedyś z tym Vintoresem też muszę w końcu zagrać. O, ewakuacja, więc zaraz chwilę sobie stąd pryśniemy, bo jak tutaj nic nie ma, nie ma co się męczyć, nie? Jak jest opcja ewakuacji, to bierzemy oczywiście ją i lecimy tutaj na dół mapy i sobie od dołu mapy będziemy powoli do tej strefy później podchodzić. Te domki tutaj po kolei sobie polucimy i tam się będziemy bawić, nie ma co tu się dłużej kręcić, jak nic tutaj więcej dla nas ciekawego w tym miejscu nie ma. Dobra, samolocik nas zawija stąd. Fajnie, że się udało to w miarę trafić, nie? Bo ta ewakuacja jest dobra na wejściu, jeżeli całkowicie nie traficie ze strefą. Wtedy można się dosyć ładnie tutaj stąd ewakuować. Też chyba leci obok jeszcze jeden samolot ze zrzutem, dokładnie tutaj, i może zrobimy sobie ewakuację na zrzut. To będzie też fajna opcja. Ten zrzutowy samolot chyba leci dużo szybciej. No i patrzcie, jest zrzut. Jest zrzut. Blisko. Dobra, robimy to. Robimy widzowie ewakuację na zrzut. Tego jeszcze nie robiliśmy tutaj w PUBG-u. Więc trzeba kombinować nowe warianty gierki. Szkoda, że samochodu żadnego nie mamy, nie? To byśmy tym samochodem mogli sobie tutaj śmignąć. Albo jeszcze jedną ewakuację i nagle wtedy, wiecie, zrzut, ewakuacja, zrzut. Kawałek do niego będziemy musieli podbiec. Wiem, że to jest też miejscowo mocno oblegane przez ludzi, nie? Bo to jest Pekado. Więc zrzut przy Pekado to będzie mega hardkorowe, żeby to podnieść. No ale próbujemy, najwyżej zginiemy, no wiecie, trzeba testować różne warianty. Takiego wariantu pubgowego jeszcze nie robiliśmy, nie testowaliśmy. Więc warto, moi drodzy, coś takiego może czasami zrobić. Wyścig z samolotem, patrzcie na to. I zrzut na wejściu. Tu mamy Ridge'a dosyć dobrego, więc luz. Lynx, co to jest? Tu jest ta potężna snajpera, co łeb urywa, co Boczek gadał o niej. To jest to. Dobra, zostawmy ją na razie. Takiego Lynxem, jakbyśmy naprawdę ludzie chyba kogoś trafili, to czołg można chyba rozwalić. Patrzcie, jaką to ma moc. Moc, zasięg. Stabilność trochę słaba. Wielkokalibrowy karabin półautomatyczny do niszczenia sprzętu wojskowego, takiego jak lekko opancerzone pojazdy. Więc to jest snajperka do rozwalania samochodów. To jest snajperka, którą można, ludzie, właśnie rozwalać auta. Wow. A to nie ma jakiejś skopa dużego. No dobra, próbujemy. Ciekawe, jakbym trafił taką daczkę, to ją wysadzi na przykład, nie? Po biedzie będzie szukał tego zrzutu. Niestety tego zrzutu to już... Ziomeczku, tutaj nie znajdziesz. Na trójkach jesteśmy, nie? To jest też fajne. Jest tam przy domku, dobra. Jeden ziombel tam przy domku chodzi.
Niech się zatrzyma tego, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Podejdź, zatrzymaj się spokojnie, pozaglądaj. Aby i mnie widział już? Wow. Ej, fajnie to strzela, ale... Jest szóstka na to. Ale kasztaniady odwaliłem, ludzie. Ja się strzelałem dwójką, zamiast szóstkę wyciągnąć i gościa zdjąć na bombę. Fajnie to strzela, straciłem 4 ammo na razie. Ja się stąd ewakuuję, ale nie, no zepsułem potencjał tej broni. Zepsułem potencjał brońki, bo mielibyśmy okazję właśnie sfragowania jednego gościa, bo łeb by mu urwało to na 100%, jakbym trafił, nie? Jak to szybko strzela w ogóle, widzieliście? Takie poch, poch. Takie petardy wchodzą z tego. Szkoda, że mnie gość trochę obił, nie? No mógłbym go teraz przycisnąć, ale nie mam leczenia w ogóle. A mieliśmy okazję, bo to był łatwy frag, ludzie, do zrobienia. Tylko miałem tego skopa dwójkę założonego na tym linksie. Aj, krucji, moi drodzy. Ale była okazja tutaj urwania łba komuś z linksa. O nie, on mi urwie łeb teraz. Na bombę, widzieliście to? Ale to jest kaliber. Jaka to jest moc. O panie. No dobra, to straciłem 5 ammo na jednego gościa, gdzie tą bronią, trafiając w klatę, urywacie gościowi łeb. To jest petarda, ludzie, dobra, więc links to jest... Top. Top of the top snajperka, ale mieliśmy tu drugiego gościa jeszcze na blisko. Więc musieliśmy go załatwić jak najszybciej. Dobra, leczę się szybko, bo nam HP ucieka. Tym UMP-kiem w ogóle gramy. Co tu jest grane w tym meczu? Dawaj tego beryla, wariacie. Teraz tak, to sobie załóżmy. Załaduję tego beryla w razie czego, bo ktoś, jak tam się sniki zaraz tutaj pojawi, bo chyba coś słyszałem dalej. To będzie kłopot. To biorę, kompensator, biorę dodatki. Miałeś gościu wszystko. Miałeś, chłopie, tutaj wszystko. A ty co masz jeszcze? Też wszystko. Kurczę, ale bogaci goście w ekwipunek. No a też tego linksa mam. O kurcze, ale z tego będą... O Jezu, jakbym się połamał teraz i rozwalił w tej gierce, ludzie, to by była chyba najgłupsza śmierć w PUBG, jaka jest możliwa. Ale to jest rakieta. Dobra, widzowie, czekamy na kolejnego ziomeczka jakiegoś. Chyba, że on całego HP nie miał, ale wydaje mi się, że mu całe HP spadło po tym strzale. Z tej linksiowy naszej. Bo tak łatwo siadł na dupie po tym strzale, że to szok. No i te szybkie strzały z tego, nie? To już taka combo z tego leci, to jest tylko, wiecie, bang, bang, bang. I chłop spada. Tam słyszę jakieś strzały. Tu też słyszę jakieś strzały. Ej, wszędzie dookoła słychać strzały, moi drodzy. Wszędzie dookoła. Ja na Miramarze aż tak dynamicznego meczu to ja chyba jeszcze nie miałem. Znaczy pewnie miałem, nie? Ale jest to jeden z meczów nielicznych, który jest tak potężnie dynamiczny, nie? Że się cały czas coś dzieje, cały czas jakieś strzały, cały czas ktoś się pojawia. I dalej nie wiem, czegoś nie słyszałem tutaj na blisko. Tak by mnie ktoś podchodził? Nie wiem, ludzie, już z widy mam jakieś schizy dziwne. Bierzemy środeczki, lecimy na górę. Zobaczmy, co tu mamy. Pyk. No kar. Fajnie. Ludo, kamizelka odnowiona. Nie do końca, bo jest też zniszczona. Komuś odwaliło trójek tutaj totalnie już. Że sobie tak żonglował nimi. Dobra, mamy go, ale powiem wam, że schodziło to delikatnie. Wiedziałem, że tu gość jest w tej okolicy.
Musiałem go wyczekać troszkę, ale obił mnie. Patrzcie. Udało mi się go rozwalić, ale gość mnie obił. Gość będzie na trójce. Jezu, ta trójka jego też już rozbita najbardziej jak się da. Wyrzućmy trochę ammo, weźmy. Te picie sobie chodzi z niego troszkę. Pyk. Nie no, kamizelka zbita do 34, to tamta, co tam leży, będzie w lepszym stanie. Więc pyk, 45. Wszystko porozbijane, no. Jakbym nie mógł w łeb celować. Dobra, mamy przynajmniej samochód. Mamy samochód, mamy tego linksa naszego. Jest furka. No, gość próbował się ewakuować tutaj. Pod tego smołka i mu to nie pykło, ale chociaż ładnie zagrał, nie? Tym pistoletem zasmołkował, dosyć mocno to było zasmołkowane. Że mało brakowało i mógłby to naprawdę dobrze rozegrać. Dobra, mamy 4 fragi, 36 graczy. Zrzut podniesiony. Ej, powiem wam, że ta trójka kamizelka to mnie dzisiaj ratuje tutaj trochę. No nieźle Miramar, nieźle, pół HP. Na jakiejś zbugowanej teksturze. No teraz nie widzę. Nie widzę skąd do nas strzelają. Żeby tylko nie dostać jakichś dwóch dziwnych strzałów w łeb i żeby nie spać tutaj. A, dobra, już wiem gdzie jest gość. To nie jedziemy prosto. Nie jedziemy widzowie prosto. Dawaj tego linksa. Wypad. Ale te fragi są piękne z tej broni, ludzie. Złoto, złoto. Spadł gość z góreczki. 6 fragów na koncie. Ale ludzie, ja dzisiaj gram tylko na zrzuty. Jak ja widzę tego linksa, jak tą broń będę mógł częściej mieć przy sobie. Złoto. Złoto, ludzie. Nie ma lepszej rzeczy chyba w tym pubgu. To są tak przyjemne fragi, co się w pale nie mieści. Jak stracę tą broń zaraz, to będzie ludzie przykro trochę, bo mam jeszcze 4 ammo tylko na niej. Więc w teorii mamy 4 fragi do zrobienia. Byłaby opcja zdobycia większej liczby fragów, niestety głupi byłem. Znaczy głupi, no nie wiedziałem, że ten scope jest zmienny w tej broni. Może nie głupi aż tak. Ale no wiecie. Nauczony nowego doświadczenia. Następny się pruje, no. Dostał, ej, przeżył. O-o. Chyba jest po mnie, ludzie teraz. Obiłem gościa dosyć mocno, ale nie padł teraz z linksa na bombę, nie? Jest jakimś język załamał. Ammo już nie ma. Samochodu już nie ma. Ludzi nie ma i uciekać też nie ma gdzie. Ludzie, jesteśmy w dupie i gość do nas mierzy ze snajperki. O panie. To już jest po naszym życiu. No właśnie, 24. Polisz dul. Ej, poszaleliśmy trochę. Poszaleliśmy trochę tym linksem. Gdybym tego gościa na górce tam nie miał, to może bym dał radę. Sprajeżyłem delikatnie. Ale 5 fragów na koncie. Meczek był całkiem spoko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapa w górę, subik, moi drodzy, dzwoneczek. Jeszcze zobaczmy, co się dzieje tutaj w naszych statystykach. Popatrzmy na to, popatrzmy, co żeśmy tutaj pofragowali. No ten links, damage, myślałem, że go zdejmę tego na górce też, ale go chyba na trójkach był i przeżył. 566 obrażeń, 5 fragów. Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam.